Kolejne pytanie, proszę. Grzegorz Nowowiejski, Wolność, dawniej partia Korwin. Tutaj też jesteśmy konserwatywnymi liberałami i nie spodziewałbym się... A wy się teraz nazywacie Wolność czy Wolność Korwin? Wolność, dawniej partia Korwin. Natomiast... To taka nazwa, pytania... Wolność, dawniej partia Korwin? Fajna nazwa. No cóż, można to tak określić. Okay. Jako konserwatywni liberałowie nie spodziewałem się, że będziemy chwalić tutaj postkomunistów. Natomiast, no cóż, muszę tutaj za niektóre rzeczy pochwalić. Między innymi już wspominany tutaj podatek liniowy dla prowadzących działalność gospodarczą, a także ograniczenie deficytu budżetowego. Niech pan powie, a kiedy ten podatek liniowy za działalność gospodarczą został przez SLD wprowadzony? Przez rząd Leszka Millera. Podatek liniowy został wprowadzony, tak? Dla prowadzących działalność gospodarczą. Tak? CIT, no dokładnie tak. No to CIT to nie jest podatek liniowy, proszę pana. I liniowa stawka podatku dla prowadzących działalność gospodarczą. No. Wiem, bo mój ojciec ją płacił, także nie ma tutaj, że tak powiem, dyskusji. Dobra. Natomiast wracając myślę, że nie do, ma pan do tego, racji, co chciałem spytać. Jest okay, no? Proszę pana, obecnie PiS postępuje zupełnie odwrotnie do rządów SLD, to znaczy z jednej strony zwiększa tutaj obciążenia podatkowe dla przedsiębiorców, z drugiej strony powiększa deficyt. Jakie według pana będą długookresowe skutki takiej polityki i czy łatwo będzie oduczyć ludzi życia na kredyt, bo jakby nie patrzeć, to się w tej chwili dzieje, to znaczy zaciągamy długi i zwiększamy rozdawnictwo. A jak wiemy, na przykład w takiej Grecji nie idzie to tak łatwo. Wie pan, na pewno będzie ludzi trudno oduczyć życia na kredyt. I to będzie wielki problem, natomiast należy współczuć tej partii, która będzie musiała do tego doprowadzić. I tyle. PiS niedługo będzie rządził. PiS będzie rządził do końca tej kadencji, dlatego że po prostu tak poskuca ludzi i wszystkie grupy społeczne i doprowadzi do takich radykalizmów, że ludzie będą mieli ich dość, a za rok wszyscy i tak będą przyzwyczajeni do tego, że dostają 500 zł za dziecko. Czas. W związku z tym będzie to po prostu normalne. Panie przewodniczący, dziękuję. Czas, proszę państwa, dziękuję serdecznie. Za wizytę w studiu.